aktorki oszpecone, aktorzy wychudzeni. Właśnie ten duet, czyli Baumbach i Greta Gerwig, mieliby odpowiadać za film o Barbie. I gdzie jest ten agent, który mu powiedział, słuchaj, może jednak nie. Jeżeli coś trzeba obronić śmiechem, żeby wybrzmiało, to u niego to się sprawdza. A na nas, ale nie dla nas. O miłości do kina i o miłości do Nicolasa Cage'a porozmawiamy w 5. odcinku Netflix Studio, a naszą gośćką jest Kaja Klimek. Cześć, witaj. Dzień dobry, witam, bardzo się cieszę. Publicystka popkulturowa i edukatorka filmowa. Tak. Za publicystkę popkulturową zawsze masz u mnie dodatkowe punkty, bardzo lubię to. Nie ma to jak samemu sobie wymyślić zawód, nie? Jakby, kim będę w tym odcinku? A może publicystką popkulturową, tak. Bardzo dobrze. Słuchaj, do Nicolasa Cage'a dojdziemy, widzę to po twoich oczach. Tak, ale cieszę się. Zacznijmy od Hollywood, bo ta miłość do kina, ona płynie też z fabryki snów. I płynie ze strony twórców, a my ją odwzajemniamy po prostu. Ale trochę się zmieniało Hollywood ostatnio. I my w ogóle też jesteśmy u progu takiego bardzo dziwnego sezonu nagród, prawda? Bo zwykle o tej porze już te wszystkie rankingi, kto w kategorii, której ma największe szanse, one oczywiście są, ale te emocje z wiadomych względów są dużo mniejsze. No i tych czerwonych dywanów nie będzie za 2 miesiące w Los Angeles przed Dolby Theatre. To z jednej strony ta sytuacja, z drugiej strony jednak też Hollywood się trochę zmodernizowało ostatnio, tak można powiedzieć. Jak na to patrzysz? Zmodernizowało się, może bardziej przeniosło się do internetu, tak jak wszystko, bo nie ma za bardzo innego wyjścia. Jak myślę o tych czerwonych dywanach, to mi się przypomina Parks and Recreation i tam jest Aziz Ansari, który mówi, ja zawsze chodzę po czerwonym dywanie, po czym ściąga buta i ma czerwoną wkładkę w środku i to jest dokładnie to, jak to w tym roku wygląda. No zresztą nie mówi się Oscar season w tym roku, tylko się mówi Netflix season trochę bardziej, że to jest coś, co się przebija przez media i trochę inaczej wyglądają junkety, trochę inaczej wygląda promocja tych filmów. To już nie są spotkania i tego typu rzeczy, tylko wszystko się dzieje w internecie, więc właściwie ja tak jak patrzę w ogóle na ten rok, tak to sobie wejdę na taki bardziej ogólny level, to jednak bardziej wszyscy są ludźmi i bardziej wszyscy są osobami, a niekoniecznie są gwiazdami. Więc może to jest ciekawe pod tym względem, że trochę ściąga to pazłotko. Tak. Ale ty jesteś choliutko ubrana. No ja stwierdziłam, że wiesz, jakby zasada dekoru musi zostać zachowana, chociaż trochę. Ale wiesz, chodzi bardziej o to, że chociażby kiedy oglądamy wywiady z gwiazdami, to już je widzimy raczej gdzieś tam po drugiej stronie ekranu komputera, że to już nie jest tak. To jest trochę co innego, że ten dystans się skrócił i wydaje mi się, że też dystans do fabryki snów jest mniejszy, że to już nie jest tak odległe, że to nie jest taki Olimp, przynajmniej w tym momencie. Tylko to się wydaje wszystko bardzo domowe, bo te filmy trafiają do nas, po prostu do naszych domów, więc też nie mamy takiego święta kina, tylko raczej święto filmu. Ja bardziej trochę tak na to patrzę. No ale też dużo z rzeczy, które spodziewałybyśmy się, że będzie w tym oscarowym locie, przeniosło się ad acta. Nie wiadomo, kiedy to nawet zobaczymy. To nie są takie historie pod tytułem data premiery wiosna, tylko no tak jak w Batmanie jest, to jest moje ulubione, że są te znaki zapytania zamiast dwójek i właściwie nie wiadomo, czy to będzie jednak 2021, czy może jeszcze jakiś następny rok, nie wiadomo. I to jest bardzo ciekawe, bo to też wpływa na nasz odbiór gwiazd. I dla mnie takim symbolem trochę stała się jednak Florence Pugh. To jest aktorka, którą ja częściej widzę na jej Instagramie, jak gotuje. Niż na ekranie. Niż na ekranie właściwie. A jednak przecież się pojawia w filmach dużej klasy. No w tym roku czekaliśmy, przepraszam, że ci wchodzę słowo, na Czarną Wdowę, chociażby, której miała przejąć w pewnym sensie pałeczkę po Scarlett Johansson. No prawda? To pewnie, to jest no przyszłość, która nadejdzie, tak. Ale na razie robi konfitury na Instagramie. Więc to jest jakby dla mnie taki, wiesz, emblematyczny w ogóle motyw związany z aktorami, plus właśnie zdjęcia z planu w maseczkach, jakieś takie trochę, no przez to, że media społecznościowe też tak mocno stały się tym, co nam dostarcza w ogóle wszelkich bodźców i wszelkich kontaktów, no to ja na przykład dużo bardziej obserwuję, co robią aktorzy i aktorki właśnie chociażby na Instagramie, bo oni bardzo dużo wrzucają kontekstowych rzeczy. I to się wszystko tak zbliżyło, więc ja mam takie poczucie, że do tego LA-u i do Hollywood jest trochę bliżej niż kiedykolwiek i że ten czerwony dywan przed hotelem i przed teatrem, gdzie Oscary będą wręczane, to właściwie każdy z nas będzie tam jest tak samo. Jest dosyć blisko, zwłaszcza, że to jest wszystko takie.
Nagrody telewizyjne w tym roku tak były wręczane Emmy, że wszyscy odbierali je w domu. I, tak, Zendaya. Odbierając ktoś po prostu stał za oknem i trzymał tę nagrodę, a potem się okazywało, że nie tym razem. Ciekawe. No, ale bardzo bym chciała poszerzyć trochę ten wątek instagramowy i w ogóle mediów społecznościowych i dostępności do gwiazd, bo ja też ostatnio wrzucałam serduszka pod postem Eliota Page'a. I to jest rzeczywiście skrócenie dystansu, oczywiście też pozorne, no bo nie oszukujmy się, to nie jest tak, że jesteśmy w jakimś bliskim kontakcie, ale kiedy sobie przypomnimy te gwiazdy złotej ery, o których Madonna śpiewała w piosence Vogue, Fincher właśnie, wyreżyserował teledysk, to jest zdolny facet, to one jednak były, to był ten Olimp, prawda? Tak. To był Olimp, to była niedostępność, to byli półbogowie, którzy nie mieli wad, tak jak pokazywali bracia Coen chociażby w Ave Cezar, prawda? Ile tam osób pracowało nad tym, żeby ten wizerunek się utrzymał i żeby żadna plama go nie splamiła. A teraz jesteśmy jednak bliżej. Jakbyśmy mogły przez chwilę porozmawiać o tym właśnie, jak ten wizerunek gwiazd się zmieniał. I co to znaczy w ogóle w tej chwili, po tych wszystkich latach, po ponad stuleciu kina, gwiazda filmowa? Oczywiście moim ulubionym symbolem gwiazd filmowych i tego Olimpu jest Leonardo DiCaprio. Więc jak nie Nicolas Cage, to później, wiadomo, ale to Leonardo DiCaprio, bo on jest jednak i też był pozycjonowany jako jeden z takich właściwie ostatnich trochę aktorów, mam wrażenie, jako właśnie taka gwiazda starego Hollywood. Że on oczywiście miał ten swój klimat, swoją grupę ziomeczków w latach 90., że szalał straszliwie, ale później, i to jest taka anegdotyczna historia, która bardzo to obrazuje, później jego agent usłyszał od takiego legendarnego agenta gwiazd starego Hollywood, Lou Wassermana, nie pozwól im go oglądać poza the black room, czyli poza jakby ekranem. Że właściwie trzeba go ściągnąć trochę z tych imprez i trochę go przekierować. Oddzielić go od Tobiego Maguire'a. Tak, oddzielić go od tego świata, bo on ma być taką gwiazdą A-klasową tak zwaną. Taką, która ma tą moc zielonego światła. I to faktycznie jest taki aktor, który zielono światłuje filmy, czyli to on decyduje, jaki film powstanie i to nie tylko dla siebie, ale też dla innych, bo legendy wokół tego krążą. Ale to właśnie jest kwestia tego, gdzie my go oglądamy, bo jeśli my oglądamy Leonardo DiCaprio podglądanego przez paparazzi, no to jest inna sprawa, ale on nie, na Instagramie on się zajmuje tylko i wyłącznie przyrodą, prawda? To jest jego temat. I my nie wiemy za wiele o rzeczach, które jakby mogłyby być jakoś tam związane z jego życiem prywatnym. Oczywiście zostawiam kwestię modelek, ale to jest część tego jakby wizerunku, no nie? Ale jednak jest to trochę o tym, że on ma być właśnie dla nas odległy. Że to nie jest taki człowiek, którego będziemy oglądać na Instagramie, jak gotuje, albo że będzie siadał na wszystkich kanapach, we wszystkich talk show'ach i opowiadał anegdoty. Nie, on jest jakby od tego oddzielony. I to właściwie przez całe swoje życie, co oczywiście, gdyby tutaj się zastanawiać nad psychologią Leonardo DiCaprio, no to można dużo o tym gdybać. Zwłaszcza, że znamy się go bardzo po nocach, dawno, bo zaczął grać jego dziecko. Tak, więc to są rzeczy, które tu są ważne, ale jednak ten motyw, on ma być tylko dostępny na ekranie, w tej roli, w której go oglądamy, no to jest coś, co się wiąże z tymi największymi sławami Hollywood, z tej złotej epoki, o której też trochę opowiada Fincher w Manku, prawda? Oczywiście w swoim stylu i ze swojej perspektywy, no ale to są tego typu rzeczy, że oni są bogami, oni są superbohaterami, to jest mitologia cała, że niewiele, no, to nie dla nas, a na nas, ale nie dla nas, nie? To jest jakby coś takiego. No i tych aktorów jest coraz mniej, takich właśnie, że każdy z nich, no zresztą sam Leonardo, no, angażuje się w te przyrodnicze rzeczy. Ja się zawsze śmiałam się przez wiele lat, że on prędzej dostanie Nobla Pokojowego niż Oscara za swoją działalność. Właśnie zupełnie przeciwnie, bo przecież pierwsza nominacja jeszcze jak miał 18 lat za Co gryzie Gilberta Grape'a i już wtedy, mam wrażenie, ten Oscar mu się należał. Tak, wiem, Tommy Jones zgarnął wtedy, tak. Więc pokoleniowo jakoś to poszło. Mhm. Ale tak, że właśnie gdzieś jest takie, on jest taki oddzielony, nie? Że on jest za tą magiczną, złotą kotarą gdzieś. Ale takich aktorów jest coraz mniej i my trochę bardziej, mam wrażenie, oczekujemy od nich, żeby jednak ta ludzka twarz. Mi się to kojarzy tak naprawdę z taką dekonstrukcją mitu superbohaterskiego, że my od pewnego momentu już nie chcemy oglądać tych niezniszczalnych po prostu supermenów, którzy mogliby ocalić świat, tylko raczej interesują nas pęknięci w środku Batmanowie, nie? Troszkę bliżsi ze względu na to, że też mają wady, prawda? Tak, że jednak to jest trochę też o tym,
że już ten mit trochę na nas nie działa. I my nie jesteśmy wobec niego nieufni. I to, co się dzieje w Hollywood w ostatnich latach, tylko to podkreśla, że to jest totalnie ludzkie. To jest bardzo ludzki świat ze swoimi wszystkimi przywarami, o których oczywiście można opowiadać piękne historie później, ale jednak no to jest mrok, nie? Za tą złotą kotarą to tam się kryją, no i tutaj każdy sobie może wstawić, co najmniej go pociąga. Jakby. Tak. Co by było największym zaskoczeniem? Różne hashtagi się pojawiały. Co jest za złotą kotarą? Można sobie dopasować konkretny ten, który nas najbardziej boli, i to wszystko się składa w trochę pełniejszy obraz właśnie tego świata pozłacanego i w błysku fleszy. Ale tak się czasami właśnie zastanawiam ze względu na to, że żyjemy w epoce mediów społecznościowych i rzeczywiście Florence Pugh można sobie obserwować, jak gotuje, chociaż myślę, że ona albo też, jak ratuje kaktusa. To był jeden z najlepszych Instastory. Ona ma niesamowite warunki do tego, żeby znaleźć się na tej liście A, prawda? Mm. Bo to jest A-listers, to są rzeczywiście te największe nazwiska. Natomiast właśnie się zastanawiam, co trzeba mieć, żeby to... Trzeba mieć takiego agenta jak Leonardo DiCaprio, który cię przypilnuje, bo na przykład pamiętam, że no też są takie sezonowe, powiedzmy, sytuacje, jak z Jennifer Lawrence chociażby, która też wyrosła do tej listy A, ale ona z kolei zupełnie inną drogą w to wchodziła i ona raczej szła w takim kierunku i taką drogą, że była jak najbliżej, że myśmy właśnie widzieli to, że jest ziomarką. Głodna na czerwonym dywanie i każdy chciał być jej koleżanką. Przepraszam, każda chciała być jej koleżanką. Tak, i siedzieć na ławce i jeść razem słonecznik. To byłoby moje największe i tymi łupinami rzucać na chodnik, żeby dozorczyni krzyczała, ej dziewczyny, nie róbcie tego. To była jakby moja Jennifer Lawrence. No ale ona gdzieś chwilowo, przejściowo zniknęła. Teraz co prawda pojawiają się już pierwsze zdjęcia z planu nowego filmu Adama McKaya, gdzie Leonardo DiCaprio zagrają wspólnie, więc może to są takie fluktuacje też. Ja sobie też tak o tym myślę, że może to jest właśnie pomysł. Słuchaj, może teraz pora trochę to wyciszyć. Żeby za tobą zatęsknili. No bo ona była wszędzie. Otwierałaś lodówkę, a tam była Jennifer Lawrence, nie? Tak było z Ryanem Goslingiem. Trudne strategie. To są po prostu aktorzy, którzy nam się w pewien sposób przez tą intensyfikację trochę nam się przejedli, więc może to dobrze, że jest właśnie taka przemiana, że tam są te przerwy, nie? Że możemy zacząć tęsknić, a żeby zatęsknić, no to musisz nie widzieć. Dlatego nostalgia jest w ogóle takim dużym problemem, bo wszystko widzimy, co było w przeszłości, więc trudno nam tak westchnąć sobie jakoś porządnie nad tym wszystkim. Mam na myśli popkulturę, nie? Bo wszystko jednocześnie nas bombarduje. Także to jest chyba też trochę o tym. I myślę, że to jest akurat dobra decyzja, że ej, no była taka Jennifer Lawrence, nie? Że my już trochę zaczynamy... Ciekawe, co o niej słychać. No. Różne można mieć do tego podejście, bo można znikać albo można grywać w bardzo różnych rzeczach, nie? To tacy aktorzy, o których tutaj myślę, to jest Scarlett Johansson na pewno, bo ona ma taką podwójną jednak drogę kariery, że z jednej strony Czarna Wdowa, Michael Bay i te po prostu gigantyczne... Luc Besson, a z drugiej strony Her, czyli jakby nie ma mnie, a jestem, pojawiam się i znikam. Under the Skin, czyli pod skórą Jonathana Glazera, jednak jedna z takich najmocniejszych jej ról. No i właśnie takie, i ona zresztą ma się pojawić teraz znowu w jakimś filmie, teraz nie pomnę, no zgooglacie, to wszystko jest w internecie. Też właśnie w takim bardziej artystycznym wydaniu, nie? Więc albo można iść tak na dwie strony, że bujać się między tym kinem, albo dawać się obsadzić w filmach, które są nieoczywiste. I to jest oczywiście Kristen Stewart, Robert Pattinson, no to są aktorzy, którzy nas zaskoczyli bardzo mocno na swojej trasie. Bo bardzo łatwo było ich na początku zaszufladkować. No tak, że wampiry. Takich idoli, że kina młodzieżowego. Że się skończą, nie? Że tak. Kristen Stewart umie grać tylko oddechowo, w sensie, że ona wzdycha i to jest cały jej warsztat. No cóż, a Robert Pattinson jest przystojny. Ale jest drewniany i no oczywiście tutaj David Cronenberg trochę. Nie chce mu się chodzić na siłownię, bo pamiętam, że kiedyś miał malowany sześciopak. Tak, jeszcze tak, w końcu mu się zachciało chyba do któregoś filmu. Tak. No tak, ale to też jest aktor, który i tu, no i tu ten Batman, tu bracia Safdie, więc dużo się dzieje. Więc to są takie bardzo ciekawe przykłady, że albo znikam i tęsknicie za mną i wtedy wracam i znowu jestem na topie, albo będę was cały czas zaskakiwać, bo po prostu myślę o swojej karierze nie jako o tym, że chcę być gwiazdą, tylko chcę opowiadać historię, chcę grać role, które czegoś ode mnie wymagają i dlatego ja uwielbiam i to w ogóle czekam, aż ktoś to w Polsce zrobi. Tylko just say. Actors on actors. Czyli aktorzy siadają i rozmawiają ze sobą. Przecież ta zeszłoroczna rozmowa Shia LaBeoufa właśnie z Kristen Stewart, gdzie oni oboje jakby nie było. Dzieciaki z popkulturowych, tu Transformers, tutaj Zmierzch. I nagle gdzie oni są dzisiaj?
jak to się pozmieniało, no to to jest też historia, którą się opowiada i to jest chyba hollywoodzkie w pewnym sensie, nie? Że może nie są to aktorzy, których biografie będą powstawały filmowe, ale to ich życie i to, co oni robią, jest pociągające, bo mnie to interesuje, jakby jak ona się czuje, kiedy, mówię o Kristen Stewart, którą ja bardzo cenię jako aktorkę, oczywiście od roli w Sils Maria Oliviera Assayasa, to już tak na maksa, ale lubiłam ją też wcześniej, że właściwie co ona chce mi powiedzieć, nie? I że cały czas jest jakby takie zaskoczenie w tych wyborach ról. I to jest super ważne chyba, żeby gdzieś tak budować. I to jest ciekawe. To jest już trochę taka, mam wrażenie, też pokoleniowa zmiana, bo ci aktorzy właśnie z pokolenia Pattinsona i Kristen Stewart trochę inaczej podchodzą do tego i rzeczywiście też te role dobierają. Ja też tu na przykład myślę o Saoirse Ronan, która no jest bardzo młodą i bardzo wybitną już aktorką, prawda? Czy chociażby Florence Pugh, która też nie wiem, zagrała gwiazdę MMA czy wrestlingu chyba, ale też przecież znamy ją z Midsommar i znamy ją z Lady M. Tak. I to jest rzeczywiście już też osoba, która bardzo... No i z serialu Park Chan-wooka, to jakby nie zapominajmy, bo jednak Little Drummer Girl, czyli Mała Dobożka, to też jest jedna z takich jej ról. I kradła tam sceny właściwie każdemu, kto się znalazł z nią w jednym kadrze i była najmłodsza na planie. Ale myślę też o tych gwiazdach powiedzmy z pokolenia, chociaż oni trochę starsi, pokolenia Leonardo DiCaprio, na przykład taki Brad Pitt, który ostatnio natrafiłam na takie zestawienie przez ostatnich 20 lat, które gwiazdy najbardziej były wyszukiwane w wyszukiwarkach internetowych. I co? I jeśli chodzi o facetów, to był Johnny Depp, Brad Pitt i Tom Hanks. I Tom Cruise jeszcze dodatkowo. Okay. Więc dosyć ciekawe, ale Brad Pitt utrzymywał się, właściwie zawsze wracał na ten top. I to jest też, ale to jest też człowiek, który trochę inną ma, mam wrażenie, strategię niż Leonardo DiCaprio. To się rymuje też z kinem, bo decyzja Tarantino, żeby ich właśnie obsadzić we dwóch, oni są trochę jednak odbiciem swoim wzajemnym i to jak się tutaj ta dynamika między ich bohaterami układa, to jest dokładnie o tym, nie? I to w wywiadach też było widać, jak Brad Pitt był otwarty bardziej na dziennikarza, ale Leonardo DiCaprio jednak cały czas miał ten gwiazdorski rys. Wiesz? On chyba tego nie umie robić, on jednak za wcześnie wypadł z życia i trafił jakby do odgrywania, jakby nie było podobnych bohaterów, którzy zawsze mają to pęknięcie. Oczywiście to jest mega pociągające, ale z drugiej strony jakby on żyje tym. Tak. A Brad Pitt jednak, no coś tam wiemy o jego przygodach życiowych i też różnorodne rzeczy tam się wydarzały w jego życiu również, nie? I on się też tak, pamiętam tą jego taką słynną sesję, która była obśmiana na wszystkie strony Brad Pitt w parkach narodowych Ameryki. Pamiętasz to? Takie po prostu pozowanie, bo to było po jakimś takim jego trudnym momencie życiowym. Miałeś takie, okej, to też jest Brad Pitt, nie? Mm-hmm. Że właśnie gdzie jest ten agent, który mu powiedział, słuchaj, może jednak nie. Że jednak gdzieś myślę, że to też jednak dalej tak działa. Szczególnie w kontekście A-klasowych zielonoświatłowców i tej najwyższej półki, że oni w pewnym sensie muszą myśleć bardziej tak przekrojowo o tym, co się wydarzy w ciągu tych najbliższych lat, gdzie co tam będą grali i jakoś, żeby to się układało, że tam jest większa kontrola. Kiedy jej nie ma, no to dzieją się takie parki narodowe, co oczywiście niektórych porusza, inni się z tego śmieją, ale wszyscy klikają, że to jest jak honest trailers, nie? Czyli jakby te trailery, które zwiastuny filmów, które obśmiewają błędy w filmach, ale i tak promują te filmy, więc to jest na dodatek, wiesz, to jest taki system naczyń połączonych. To strasznie lubię obserwować jako taki, bo to w popkulturze, no to jest jednak duże zjawisko i ten mit, który wokół tego krąży i tak dalej. To jest super ciekawe. Ale jak mówiłaś o Saoirse Ronan, to sobie pomyślałam, że to są też aktorzy i aktorki, którzy przychodzą razem z pewnym pokoleniem reżyserów, nie? Że to jest tak, że tutaj mamy Gretę Gerwig i Saoirse Ronan, że one są jakby połączone, nie? Że Florence Pugh i ten Ari Aster, że to gdzieś tak się ze sobą spina i to jest ta kwestia też wpuszczania do tego stawu hollywoodzkiego tych rybek, które nadpływają z trochę innych miejsc i mają, nie wiem, doświadczenie kina niezależnego albo kina autorskiego, albo jakiegoś dziwnego gatunku. Przebijali się zupełnie innych terenów niż powiedzmy ci przedstawiciele nowego Hollywood, Scorsese i De Niro, ale rzeczywiście to zupełnie. No ale skoro już powiedziałam o De Niro, to przez moment porozmawiajmy też o tych takich właśnie, wydawałoby się, ponadczasowych, tych gwiazdach starszego pokolenia już, które rzeczywiście, no, świat należał do nich
ale cały czas też są na topie w pewnym sensie. Takich jak De Niro, jak Pacino, jak Meryl Streep też to nazwisko, myślę, musi paść. Chociaż ja wiem, że to Gary Oldman. Gary Oldman też oczywiście jest tutaj, jest tutaj bardzo ważnym nazwiskiem. Więc może tak zapytam, jak się utrzymać tak długo? Czy cały czas jestem, oczywiście nie odpowiemy na to pytanie, bo tak. Gdybyśmy znały odpowiedź na to pytanie, to nasze życie być może otoczyłoby się. Myślę, że teraz byśmy tu nie siedziały, ale... tylko może w Hollywood mówiąc Robertowi De Niro, no słuchaj, wiesz co, no nie możesz. Bobby, nie możesz Bobiczku sobie po prostu tak tutaj poczynać, że jednak trochę, no zobacz, co zrobił Jack Nicholson, no po prostu zniknął, no ty nie chcesz, więc musimy nazwisko. Jakby, no tak, no to jest też, po prostu cytując klasyka, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, w pewnym sensie, więc Jack Nicholson siedzi tylko teraz w pierwszym rzędzie na meczach Lakersów i frytki i ogląda koszykówkę. I to wystarczy w pewnym sensie, nie? Tak. Że to działa. Z jednej strony jakby odejście od zawodu świętej pamięci Sean Connery też na pewnym etapie po prostu przestał grać i już nie robił takiego to ja jeszcze wrócę i jeszcze zagram i jeszcze będę. Albo być cały czas, to też jest tylko... Właśnie akurat z Robertem De Niro ja mam o tyle problem, że to są aktorzy, którzy stali się na przestrzeni swojej kariery gatunkami filmowymi. Że kiedy się ogląda Al Pacino, no to wiemy, co to jest za kino, nie? Że to jest kino Al Pacino. Po prostu nawet się to rymuje. Nie, no, tak wybrzmiało. I oni jakby cały czas idą, że to jest takie oczywiste, że oni już zagrają te role. Że Meryl Streep stała się dla mnie taką aktorką oczywistą bardzo. I może dlatego jestem tym zmęczona już? Czy ostatnio nas zaskoczyła w musicalu Mamma Mia? Co? No, ale kiedy to było? To było dawno, nie? To niedługo matkę będzie mogła zagrać Amanda Seyfried, nie? To jakby już czas, lata biegną i nie ma tego przełamywania. A dla mnie jednak, jeśli mnie pytasz, no to dla mnie dużo ciekawsze są te nieoczywiste wybory, nie? Albo, i to nie tylko mówię o aktorach, tylko też o obsadzaniu, bo takim aktorem, który no pod tym względem właśnie ma takie wyskoki, jest na pewno Adam Sandler. No to jest aktor, nie wiem, to jest jedna z najciekawszych historii w ogóle. Że to jest taka wolta aktorska, zawodowa, jak co najmniej Jim Carrey i Truman Show. Ale to nie jest do końca wolta, bo przecież on gra jednocześnie w tych okropnych komediach. No gra, to prawda. Tylko, ale że ja już ich nie oglądam. Oglądam tylko Sandlera w tych lepszych filmach. No tak, a to nagle nieoszlifowane diamenty. Albo też Paul Thomas Anderson, czyli... Lewy sercowy, taki jest polski tytuł tego filmu. Więc to też można tak, nie? Że, a tymczasem jak królik z kapelusza nagra, po prostu Adam Sandler w genialnej roli, proszę państwa. Ostatnio czytałam wywiad, który on zrobił z Aubrey Plazą, więc to jest jeszcze też ciekawe. I to znowu jest w tym wątku Actors on Actors albo właśnie dziwnych spotkań, zestawiania. To jest też taki nowy pomysł. Tego się w dawnym Hollywood nie robiło. Aktor był aktorem, przychodził, grał, szedł do domu i tam robił swoje życie prywatne albo nie. Nie. A teraz jest tak, żeby właśnie a gdybyśmy tak spróbowali w ogóle, żeby oni razem ze sobą porozmawiali, co się wydarzy, nie? Że to jest ciekawe. Więc takie rzeczy dzisiaj mam wrażenie, bo była taka epoka, kiedy aktorzy i talk shows, że to było super, nie? Że po prostu co on powie w tej rozmowie, a co powie tu i wszyscy te fragmenciki później ripostowali i to było. Mm-hmm. A teraz mam bardziej takie, a wstawmy go w jakiś inny kontekst. Może niech to będzie Zac Efron, który jeździ na wycieczki, opowiada, co tam zobaczył. Jest takie coś przecież. Więc to są, teraz jest taka era, jakby trochę wyciągania ich z kontekstu i wsadzania w inny. Zobaczmy jak mu idzie to gotowanie, albo... Bo też się zastanawiam, nie wiem, jaką ty masz teorię na temat gotowania Florence Pugh. Czy to jest jej samorzutne, oddolne? Czy ktoś powiedział, słuchaj, jak ty myślisz? Chciałabym wierzyć, ponieważ jestem wielką fanką i mam wielkie nadzieje związane z Florence Pugh, że to jest jej inicjatywa i że to jest ona i że to się dzieje jakoś po prostu dlatego, że to lubi, ale też no, żyjemy w takim świecie, że trudno przypuszczać, że nie ma tam kogoś dookoła, właśnie, kto by tylko jakbyśmy się poczuły, gdyby się okazało, że to jest jakiś wymysł promocyjny. No mnie by pękło serce, więc mam nadzieję, że to jest jednak... No pękłoby, ojejku, tak. Bo jednak sama robiłam gotowanie na ekranie zainspirowane Florence Pugh, dlatego że ona gotuje. Także gdzieś to... Gdzieś ta kwestia pewnej szczerości i uczciwości, takiego pokazania siebie jako osoby,
To jest chyba ta dla mnie najbardziej inspirująca droga. No ale cały czas się tu poruszamy w świecie aktorów, tych klasycznych nazwijmy to, no bo jeśli rozmawiamy o aktorstwie, no to też są różne metody i sposoby bycia aktorem. I w Hollywood to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak promowany jest metod acting, nie? Od czasów Marlona Brando wszyscy po prostu wchodzą. I są tacy realistyczni. Tak, Marilyn Monroe też chodziła na zajęcia. Tak, że to wszystko się właśnie wzięło z tego i to jest ten typ aktorstwa, który doprowadził Leonardo DiCaprio do czołgania się po prostu przez śnieg, błoto i różne inne i substancje różne po Oscara i że to jest jakby ten, to jest prawdziwe aktorstwo. No. Jest? Jest, jest, ale no, jak mówimy o Hollywood, to mówimy też o Oscarach. No to, to jest aktorstwo, które jest nagradzane, to jest aktorstwo, które jest promowane. To są te wszystkie aktorki oszpecone, aktorzy wychudzeni, przybranie do roli. W miesiąc później nagle na przestrzeni historii już jak, te wszystkie zmiany fizyczne. Mhm. No za to się daje Oscary, nie? Matthew McConaughey, Charlize Theron, kto tam jeszcze, no wiesz, tu byśmy mogły wymieniać tych wszystkich. No i Leonardo oczywiście biedny, chociaż on to powinien dostać za Wilka z Wall Street te, albo za Infiltrację, gdzie tam jakby naprawdę... Na kilka była... takich, mam wrażenie, było lat, w których mu przeszło koło nosa. No bo... tak, że to było za mało, że my musimy zobaczyć to jego... Były nawet, Matt Zoller-Seitz, taki krytyk filmowy amerykański, pisał o tym, jak bardzo niszczący jest metod acting dla w ogóle pojęcia aktorstwa jako takiego. Że aktorstwo, no to nie jest tylko wcielenie się, ale to jest też wykreowanie. No i to jest ten moment, czy C na biało, albo na różowo, albo jeszcze w jakimś innym kolorze wchodzi kabuki, master, wudu, szaman, czyli Nicolas Cage. Czekałam na to, mam przed oczami, przepraszam cię, przypomnę, mam przed oczami tę scenę Nicolasa Cage'a w filmie z pszczołami w klatce, prawda? Tak, Neil LaBute, Wicker Man, czyli kult po naszemu, tak? Not the beast, not the beast, my eyes, not the beast. Plus jakby jeszcze tysiąc to wygląda, innych. To brzmi prawie jak cytat z pokoju Tomiego Wiso. Tak, no to jest tak, to działa bardzo mocno. I tam jeszcze na YouTubie są takie filmiki, że jest podłożona na przykład Beethoven w tle. Mm-hmm. I bardzo takie wzniosłe. Ale Nicolas Cage Ale Nicolas Cage, no. No jest. No on jest. Cały czas jest. I on jakby był tym aktorem, który dostał Oscara za Zostawić Las Vegas, tak? Za bardzo taką pogłębioną psychologicznie rolę. I grywa takie postaci przez całą swoją karierę. Ale to jest jednocześnie aktor, o którym... chyba David Lynch powiedział, że on jest jak muzyk jazzowy w aktorstwie. A Ethan Hawke, że właściwie on najwięcej wniósł w sztukę aktorstwa od czasów Marlona Brando. Bo on jednak, to są takie cytaty, które, no ja jestem fanką, wiesz o tym doskonale, ja jakby bardzo też się przyglądam. Ktoś tam może powiedzieć, że Nicolas Cage, pamiętam, kiedyś byłam nawet na takiej konferencji naukowej, gdzie jedna z uczestniczek analizowała aktorstwo Nicolasa Cage'a i jej podsumowanie brzmiało, a może po prostu stracił rozum. A ja tak się dzieje, się, okej, bardzo ciekawa teoria na temat tego, czemu on gra w taki, a nie inny sposób. No mnie się wydaje, że on jednak czerpie z tego, co aktor może wykreować, wchodząc w rolę. Czyli gdzieś ten ekspresjonizm niemiecki, teatr kabuki, to są rzeczy, które go inspirują, on o tym mówi, że dla niego to jest ważne, kiedy on zaczyna budować jakąś postać, żeby właśnie jak najwięcej wymyślić. Stąd te fryzury, te ubrania, to wszystko jest częścią tego przedstawienia i to jest właśnie pewna alternatywa. Filmy takie jak Mandy, Panosa Kosmatosa, gdzie on po prostu no, rozwija niesamowitą skalę aktorstwa, no to to jest coś, co... co się bardzo różni od czołgania się po Oscara w wykonaniu Leonardo DiCaprio. No to jest tylko, że Oscary, to jest to znowu ananas, ale nie dla nas. No to za takie role nie dostaje się Oscarów, tak jak się nie dostaje Oscarów za role w horrorach, w science fiction. No to jest jednak trochę szkoda. No może jakieś te zmiany, które zachodzą i w składzie Amerykańskiej Akademii Filmowej i trochę oczywiście przywitane jako czterech jeźdźców apokalipsy zmiany w ogóle w zasadach ubiegania się Oscara w kategorii najlepszy film, bo tam też mało filmów gatunkowych przecież jest. Tak. I o tym wiemy. Biografie tak, historyczne, najlepiej. Historyczne, realistyczne. Tak, wojenne. Och, czekam. Ewentualnie. To są rzeczywiście kroki, które być może jako
jakoś, jakoś pomogą trochę to zmienić. Ale Oscary też są trochę skostniałe, no nie oszukujmy się. Trwa to strasznie długo, bywa naprawdę bardzo nudne i tak naprawdę... Poza tym jest bardzo przewidywalne. Ja mam z Oscarami tak, że od czasu, jak się temu jakoś bardziej przyglądam, to ten zawsze ze znajomymi robimy sobie takie, każdy obstawia, co dostanie Oscara w danej kategorii i tam można coś wygrać, nie? Kto zgadnie najwięcej, ten wygrywa. I jak obstawiałam tak, jak chciałam, czyli porządek serca, ostatnia na liście po prostu. A jak sobie potem zaczęłam myśleć, no tak, ona dostała tutaj nagrodę, on dostał tutaj nagrodę, ten film opowiada o takim, a nie innym temacie, wiąże ze sobą te wszystkie rzeczy i właściwie no mnie się on w ogóle nie podobał, bo jest to na przykład Kształt wody Guillermo del Toro, ale ten film ma wszystko to, co jest ważne w kontekście Oscarów, że opowiada taką, a nie inną historię, że jest reprezentacja wizerunkowo, to jest rozłożone i tak dalej, i że jest nostalgicznie i te wszystkie jakby bazy odhaczone. No i wtedy, kiedy akurat Kształt wody faktycznie dostał Oscara, no to jak głosowałam pierwszy raz rozumem, nie? No to ktoś mnie tam wyprzedził w dwóch kategoriach, ale tak spojrzałam na tą moją ankietę, że wszystko obstawiłam i to dla mnie był śmierć tego mitu oscarowego, właściwie ten moment, nie? Że to nie jest o tym, co nam się wydaje, że to nie jest o wow, takie zaskoczenia, że to jest taka magia. No nie, to jest tutaj właściwie warto tego Finchera jeszcze przywołać, bo on jednak w Manku opowiada o trochę dekonstrukcji tego mitu hollywoodzkiego właśnie z perspektywy scenarzysty. Kogoś to opowiada tę historię i uwodzi, no ale jednak jest scenarzyści to też... nie bywają gwiazdami, to musimy też zaznaczyć. Bywają czasem bohaterami filmów, ale jednak to rzadko się dzieje. No ale tam jest też Orson Welles jakby. To jest historia o Orsonie Wellesie, którego w tym filmie... Spoiler to nie jest. Nie ma go za dużo, ale jednak to jest jeden z tych największych magików i takich uwodzicieli kina. My chcemy jednak wierzyć w tę magię, a takie miejsca jak właśnie wybieranie, kto dostanie Oscara i trafienie, dlatego że wiesz, jak to działa, no to już jest coś, co tę magię odbiera. I ja w pewnym sensie wolę chyba jednak nie wiedzieć. Wolę to zostawić i wolę tak jednak dać się zaskoczyć. Bo wiesz, jakby nie było, jeden z moich ulubionych filmów jest Prestige Christophera Nolana, a to jest jednak film o tym, że my chcemy być oszukiwani i Hollywood jakby jest tą nie tylko fabryką snów, ale najlepszą maszynką, która produkuje oszustwo i to taką, że okej, no ja wiem, że wy mnie oszukujecie, ale tak. Ale idę w to. Ale tak. Idę w to. A teraz jak powiedziałaś o Prestiżu, to ja sobie pomyślałam, że rzeczy tam i jest Hugh Jackman, i jest, który wtedy na innym etapie trochę był kariery, tak. Nie był jeszcze taką gwiazdą jak teraz, i Christian Bale. I Scarlett jest tam i też. Michael Caine, i Rebecca Hall. I David Bowie. Ale właśnie chyba największą gwiazdą w tym filmie wtedy, na tamte czasy, był David Bowie. Tak. Grający Tesla. Ach, to mam ciarki, bo to jest faktycznie jedna z takich najmocniejszych i najbardziej magicznych jego ról. On grał w tylu filmach, przecież i Labirynt, i Człowiek, który spadł na ziemię, no to są rzeczy kultowe, ale to jest chyba jedna z takich najbardziej niezapomnianych jego bytności, że tak powiem, bo on po prostu jest i to wystarczy. Zresztą mój kolega kiedyś pięknie ukuł, że właściwie Prestige to jest taki film, w którym Gollum i Ziggy Stardust pomagają Wolverine'owi pokonać Batmana, ale Czarna Wdowa im w tym przeszkadza. Jest to dosyć ciekawe streszczenie, rzeczywiście. Tak. Ale wymieniłaś właściwie ten trzon obsady Prestiżu. Ja bym chciała też, bo wspominałyśmy o tym filmie, w którym DiCaprio i Jennifer Lawrence się razem pojawiają. Tak, to jest Adama McKaya. I tam to jest zaledwie wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o zielonoświatłowców, czy właśnie tych z listy A, z klasy A, jak ich nazwać, aktorów, bo tam jest obsada po prostu... A ja nawet nie wiem, kto tam gra, bo ja wiem, że oni i że Adam McKaya ja nie podejmuje się po prostu wymieniania dalej, ponieważ każde kolejne nazwisko to są... Czyli to będzie taki film. To będzie taki film, właśnie. Więc o te właśnie takie filmy chciałam cię zapytać. Znaczy, bo mamy oczywiście w głównym nurcie blockbusterowym Avengersów, którzy zbierali po prostu od Roberta Downeya Jr. przez Scarlett Johansson po Chrisa Evansa i w ogóle wszystkich. Ale są też takie produkcje, na przykład Sierpień w Osage County. Tam też przy tym stole rodzinnym siedziała Meryl Streep.
No, generalnie było tam mnóstwo ludzi, którzy... Zastanawiam się, czy to nie jest tak, jak oglądamy takie filmy, że właśnie trudno nam jest wyjść poza tych konkretnych aktorów, którzy tam zostali zgromadzeni po to, żeby nas przyciągnąć. Mhm. I czasami jest tak, że my już nie śledzimy historii, tylko patrzymy, o, to jest Meryl Streep, a tutaj jeszcze ten i ten i ten. Tak, ale to można na różne sposoby zrobić, że może to być tak, że ci aktorzy są tam właśnie po to, żeby nas przyciągnąć, ale może być tak, jak w filmie Na noże Rayna Johnsona, gdzie nagle oni są wszyscy i to ma absolutnie wysoki sens. I każdy z nich jakby przekracza też to swoje emploi z Danielem Craigiem na czele, który w tym filmie akurat udowodnił, że dobra, no nie skończy się moja kariera na byciu Jamesem Bondem, bo mogę jeszcze być kimś innym i mogę być nawet w tym całkiem zabawny, chociaż nie każdy się z tym zgadza. Ale to jest właśnie taki film, gdzie to nagromadzenie aury, bo to jest też kwestia aury, że każdy ten aktor ma i aktorka ma taką, uwaga, teraz sięgnę do kulturoznawstwa, taką beniaminowską aurę, czyli coś, co roztacza pewien czar i urok, który może być związany tylko i wyłącznie z tą osobą konkretną, że tego się nie da powielić, zmultiplikować, że to chodzi o tę osobę. No i to może działać w bardzo różny sposób, gdy mowa o aktorach. Albo tak, że okej, oni są i my już nie zwracamy uwagi na scenariusz, bo to wszystko jedno, bo oglądamy ich. A może być tak, że to jest bardzo z rozmysłem zrobione. I, no nie, że te energie i te chemie poszczególnie. Tak, że chodzi o zestawiania znowu, nie? To jest jakby ta kwestia znowu wyciągnięcia kogoś z kontekstu i włożenia do innego kontekstu, ale tak jak mówiliśmy o Robercie De Niro, czy właśnie tych aktorach, też Bruce Willis był takim przykładem, że sam aktor staje się gatunkiem filmowym. Że ty wiesz, no występują Bruce Willis, a ty już wiesz, co to będzie za historia. Że to jest coś też, z czym można grać. Całe te filmografie, że to jest coś, co bardzo interesująco niektórzy przełamują na jakimś etapie swojej kariery, albo nie. I tu znowu jest Nicolas Cage i Leonardo DiCaprio. No, jedni przełamują, inni nie przełamują. Ale to dzięki temu jest super ciekawe, bo cały czas coś się jeszcze może wydarzyć, nie? I to też jest kwestia uwodzenia nas, nie? Że my chcemy kolejnego rozdziału, że Oscary 2021 mimo wszystko chcemy wiedzieć, kto tam, że mamy jakieś swoje typy. No i chcemy być w tym, nie? Że jednak cały czas gdzieś to napędza jednak cały ten temat, tak sobie myślę. To, że my chcemy w tym uczestniczyć. Tak, no bez nas tego nie ma. No, tak. Żeby istniał mit i bogowie na Olimpie, to też ktoś musi ktoś w nich wierzyć, bo potem to są amerykańscy bogowie, jak u Neila Gaimana, nie? Mhm. Że no to... po prostu znikają. I to jest fantastyczna puenta naszej rozmowy. Nie Zgadzam ma się. Ich bez nas. Nie ma. Dzięki, Kaja. Dziękuję bardzo. Kaja Klimek, a z kolejnymi gośćmi zostajemy w Hollywood, ale zajrzymy na drugą stronę kamery. A w tej zmianie perspektywy pomogą nam sfilmowani, czyli Agnieszka Pisarek i Dawid Adamek. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o miłości do kina, o Hollywood, o twórcach, których kochamy. Na początek chciałam was zapytać, kto bardziej was przyciąga przed ekran? Czy nazwisko reżysera, czy gwiazda w obsadzie? Ze względu, wydaje mi się, że też na naszą pracę, jednak nazwisko reżysera. Mhm. Chociaż wydaje mi się, że u większości widzów to nadal może być kwestia aktorów, bo jednak tak są skonstruowane plakaty filmowe chociażby i wytłuszczone są jednak te nazwiska, które mają właśnie przyciągnąć widzów do ekranu. No ale ze względu na to, że my staramy się raczej poznawać filmografię danych reżyserów, to też nazwisko coś już nam obiecuje. Tak, ja myślę, że też to się zmienia nawet u takiego polskiego widza standardowego, bo jednak powiedzmy, przypominając sobie lata 90. i oglądanie filmów na VHS-ach, to jednak głównie tym motorem napędowym były nazwiska takich hollywoodzkich, wielkich gwiazdorów pokroju Schwarzeneggera czy powiedzmy Willa Smitha i jakby te gwiazdy gdzieś tam w pewnym momencie troszeczkę wyblakły i w tym momencie myślę, że bardziej jednak skupiamy się na tych reżyserach, przede wszystkim w momencie, kiedy wiemy, że to wiąże się z jakąś powiedzmy gwarancją udanego seansu, z czymś, co jest bardzo blisko takiej gwarancji udanego seansu, bo jeżeli wiemy, że dany twórca ma na swoim koncie powiedzmy kilka udanych filmów, to możemy być pewni, że kolejne filmy będą mniej więcej na przynajmniej zbliżonym poziomie. W przypadku aktorów już bywa tutaj bardzo różnie, bo jednak nawet jeżeli kreacja danego aktora jest fantastyczna, no to film sam w sobie może pozostawiać wiele do życzenia. Nawet świetny aktor może zagrać po prostu w słabym filmie. Tak.
Na przykład. Każdemu się może zdarzyć właściwie, rzeczywiście, ale to przejdźmy może do tych reżyserów, którzy was przyciągają i nie mogę się oprzeć i muszę nawiązać do tego, co jest za wami, bo widzę tam film Zodiak, widzę tam Fight Club i co tam jeszcze? Seven chyba, prawda? Czyli jest jeszcze siedem, tak. Jest jeszcze siedem, tak. Czyli mogę założyć, że nazwisko Fincher przyciąga was przed ekran. To jest mało powiedziane. My jesteśmy prawie, że psychofanami Finchera. Nie wiem, jak na siebie trafiliśmy, ale tak wyszło. Fincher freakami, jak to kiedyś określiłaś. Tak, i właściwie u nas występuje pod postacią wręcz hashtaga obligatoryjny Fincher i gdzie się da, to go wciskamy po prostu. Tak, mamy jakąś taką słabość do filmów, po pierwsze o seryjnych mordercach, które wydają się być też tematem takim nadrzędnym w filmach Finchera, bo jest coś w tym fascynującego po prostu i przyciągającego do ekranu, nawet nie tyle sylwetka, czy powiedzmy warstwa psychologiczna postaci, ale nawet sam proces tego śledztwa i to jest zawsze w jakimś sensie przyciągające do ekranu, no a Fincher słynie też z tego, że jest jednak takim twórcą, któremu bardzo mocno zależy na tym, żeby to wszystko było takie wycyzelowane, dopięte na ostatni guzik. Dlatego też Mindhunter jest jednym z naszych ukochanych seriali w ogóle kiedykolwiek. Tak, tak, absolutnie. Bo to też są takie czasy, że rzeczywiście ci twórcy, którzy dla dużego ekranu tworzą, no ale przecież Fincher też bardzo dużo teledysków zrealizował, o tym zawsze z przyjemnością wspominam. Zresztą już wspominałyśmy o tym dzisiaj z Kają Klimek. To też są twórcy, którzy teraz bardzo chętnie przechodzą na ten mały ekran i korzystają z tych możliwości, które daje na przykład właśnie seria, ale chciałabym, żebyśmy parę tych nazwisk może wymienili, takich twórców, którzy rzeczywiście wciąż mają bardzo mocną pozycję, albo może takich, którzy wchodzą na tę mocną pozycję i takich, którzy taką markę sobie wyrobili, że to ich kino jakoś właśnie ten komunikat ze sobą niesie, czego możemy się mniej więcej spodziewać i może też porozmawiajmy o tych niespodziankach, które nam czasami robią jakimiś produkcjami, które być może, których byśmy się po nich nie spodziewali. Tutaj mi się z kolei Martin Scorsese kojarzy, dlatego że oczywiście mamy to kino bardzo takie mocne, gangsterskie tematy, no ale to jeszcze oczywiście myślę, że o tym opowiecie. I mamy na przykład film Hugo o początkach kina, o dwójce dzieciaków, które przeżywają pewną przygodę, o wynalazcy i tak dalej, i tak dalej. To jest zwykle, kiedy reżyserzy wielcy robią filmy dla swoich dzieci i wtedy właśnie na takie wody wypływają. No, ale to skoro już wspomniałam o Martinie Scorsese, to jest myślę takie nazwisko, które podobnie jak Francis Ford Coppola, czy generalnie ci reżyserzy z tego nurtu tych baby boomersów, prawda, którzy zaczynali mniej więcej w latach 60., przełom lat 60., 70., no to jest taka szkoła, która do tej pory dosyć mocno się trzyma. Niektóre nazwiska są wciąż tak mocne, jak przez ostatnich kilka dekad. Tak, i w przypadku takich twórców zawsze jest kilka jakichś takich motywów, które przewijają się w twórczości danego twórcy. W przypadku Martina Scorsese jest na przykład wątek religijności, duchowości, który nawet w tych filmach gangsterskich, w opowieściach od zera do milionera, w takich twardych, brutalnych, powiedzmy, światach, czy jakichś takich epopejach, zawsze się gdzieś tam przewija. Tutaj warto wspomnieć o tym, że Martin Scorsese jest niedoszłym księdzem, więc to też myślę, że odcisnęło w jakimś sensie piętno na jego twórczości i gdzieś lubi powracać do tego typu motywów. I myślę, że też Martin Scorsese na przykład bardzo dużo mówi w swoich filmach o samotności. Bo jeżeli opowiada o jakimś bohaterze, który na przykład otacza się całym tabunem ludzi i wraz z tym sukcesem postępującym, no to na pewnym etapie historii z reguły zostaje sam i musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji, które gdzieś tam podjął wcześniej. I w ogóle tym się charakteryzuje jakby kino autorskie, bo wydaje mi się, że w przypadku Martina Scorsese już możemy o tym mówić, że powtarzają się pewne motywy, powtarzają się jakieś tam schematy w tych opowieściach, mimo że nawet gdzieś są przełamywane, no to jednak właśnie ten bohater od zera do milionera, czy od zera do supergangstera i tak dalej, i tak dalej, to jest coś, co występuje w prawie każdym jego filmie.
Tak, nawet jeżeli mamy do czynienia z jakimiś biografiami pokroju Aviatora i tak dalej, ale myślę, że też bardzo ciekawym przypadkiem jest ten Hugo, o którym wspomniałaś chwilę wcześniej. To znaczy, mam wrażenie, że nawet jeżeli jest taki twórca, który ma już ugruntowaną pozycję, ma dziesiątki filmów na koncie i mniej więcej możemy się spodziewać czegoś konkretnego po tych kolejnych filmach, to czasami właśnie ci twórcy potrafią odlatywać w jakieś takie rejony, których byśmy się po nich nie spodziewali. Ja bardzo lubię w ogóle takie przypadki, kiedy twórca, którego uznawałem za właśnie takiego twardego w swoich, powiedzmy, sposobach na realizację czy na opowiadanie historii, nagle zmienia zupełnie kierunek zainteresowań swoich, powiedzmy, optykę na pokazywanie pewnych opowieści i bardzo, bardzo właśnie szukam czasami w filmografiach danych twórców właśnie takich odosobnionych przypadków. Ja jestem bardzo ciekawa, jakby wyglądał, bo taką tezę postawiłam, że to kiedy twórca tak uznany i tak ugruntowany w środowisku i w świadomości widzów jak Martin Scorsese robi film taki jak Hugo, to robi ten film ze względu na swoje dzieci, na swoją córkę. Jestem bardzo ciekawa, jaki film zrobiłby Tarantino dla swojego dziecka, bo... ale przypominam też, że jemu jeszcze jeden został. Były kiedyś pogłoski, że miałby Iron Mana nakręcić, aha, pamiętam. No, to mogłoby być interesujące. Że on miał się zająć Iron Manem. Ale... No ciekawe, jaki byłby ten film wtedy. Ciekawa jestem. Znaczy właśnie, no bo ty wiesz, też to nazwisko przyszło mi do głowy ze względu na to, że to też jest taki twórca, który no, właściwie jego nazwisko już prawie jest czasownikiem i jak się mówi Tarantino, to jest pewien rodzaj kina, który od razu przychodzi nam na myśl, prawda? Tak, tak. To jest, od razu wiemy, że będziemy mieli do czynienia z jakimś takim przełamywaniem gatunków, zabawą w kino po prostu. Całą taką popkulturową, powiedzmy, nie chciałbym określić tego jako sieczką. Papką, dokładnie, albo pulpą po prostu. Więc tak faktycznie, jakby Tarantino też jest takim twórcą, po którym mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, ale jednocześnie dajemy mu się zaskoczyć. Tak było w przypadku Bękartów Wojny, tak było pewnego razu w Hollywood. Myślę, że tam w tych filmach pojawia się ten element zaskoczenia i to jest właśnie najbardziej przyciągające do tego twórcy, że mimo iż wiem mniej więcej, czego mogę oczekiwać, to i tak wyjdę z seansu w jakiś sposób zaskoczony, w jakiś sposób zaintrygowany tym, co zobaczyłem. Zresztą na tyle jest charakterystyczny ten styl Tarantino, że często o innych filmach innych twórców, jeżeli gdzieś są zbliżone, to mówi się, że są w stylu Tarantino. I wydaje mi się, że to też jest właśnie jedna z tych cech wyróżniających kino autorskie, że coś jest w stylu Woody'ego Allena, albo tak. Coś jest w stylu Almodovara. Albo coś jest w stylu Wesa Andersona. Jakby na przykład kolory możemy utożsamiać z konkretnym twórcą. Na przykład montaż, jak w przypadku Tarantino, możemy utożsamiać właśnie z konkretnym twórcą. I dlatego między innymi pojawiają się porównania. Jeżeli ktoś na przykład bawi się w zaburzanie chronologii w swoich filmach, to od razu gdzieś tam pojawiają się jakieś porównania do Tarantino właśnie. I myślę, że to jest takie, to co faktycznie cechuje tych twórców bardzo uznanych i bardzo charakterystycznych, to, że mają tak określony styl, że jesteśmy w stanie poznać go nawet po kilku kadrach, czy powiedzmy po kilku ujęciach, czy sposobie na montaż. Tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz mi jeszcze przychodzą do głowy tacy twórcy, którzy pracują parami. Oczywiście zwykle są to rodzeństwa, czy Wachowskich, siostry Wachowskie, ale bracia Safdie, bracia Russo na przykład i bracia Coen. To może na tych ostatnich się skupmy przez moment, bo to rzeczywiście być może z tych, których wymieniłam, już najbardziej utytułowani i najbardziej szanowani. W tym swoim gatunku oczywiście, bo to też jest bardzo charakterystyczne kino i bardzo charakterystyczne, że tak powiem, spektrum tematów. Tak, znaczy tutaj trudno by mówić w ogóle o jakimś konkretnym gatunku w przypadku braci Coen, bo myślę, że jasne, czarne kryminały jak najbardziej, ale oni przecież skaczą gatunkowo od filmu na film, od musicalu, przez westerny, przez komedie, satyry i tak dalej, więc myślę, że ten styl akurat braci Coen jest wyczuwalny w innych elementach niż właśnie na przykład gatunek. Ja myślę, że głównym takim elementem stylu braci Coen, jeżeli tak możemy powiedzieć, jest absurd. Absurd i czarny humor. I właśnie zależnie od sytuacji, albo to jest absurd bardzo mroczny, albo wchodzący w takie bardzo zabawne tony. Tak, tak, zdecydowanie. No i myślę, że
to są tacy twórcy, którzy... Ja na przykład mam taki mały, drobny problem z filmami braci Coen, bo one z reguły potrafią mnie poruszyć, ale też mają w swojej filmografii kilka takich projektów, które niespecjalnie trafiły, powiedzmy, w moją wrażliwość i między innymi ze względu właśnie na to poczucie humoru, czy ten czarny humor. Ale myślę, że jak najbardziej można rozpoznać styl Coenów w kilku filmach tych najważniejszych bezproblemowo. No ja mam teraz przed oczami Brada Pitta tańczącego w Tajne przez Poufne i właściwie chyba z tym obrazem zostanę. Dokładnie tak. Dokładnie. Do końca naszej rozmowy, jeśli chodzi o braci Coen. Ale są też trochę oczywiście staram się wyciągać jak najwięcej, bo jakoś tak mam wrażenie, że jak się spotyka ludzi, z którymi można z pasją porozmawiać o kinie, to trzeba z tego brać jak najwięcej, więc skaczę teraz do następnego nazwiska, ale jakoś po prostu nie mogę się powstrzymać, bo też może to nie jest takie nazwisko, które jako pierwsze przychodzi do głowy, ale po sukcesie filmu Historia małżeńska jakoś tak mam wrażenie, że twórca taki jak na przykład Noah Baumbach, który też z takiego mocno autorskiego kina wychodził. I on mi się oczywiście od razu kojarzy też z Gretą Gerwig, która z kolei z aktorstwa przeszła bardzo udanie i satysfakcjonująco do reżyserowania i do pisania scenariuszy, bo przecież i Lady Bird, i jej ekranizacja Małych Kobietek to są, wydaje mi się, sukcesy bezdyskusyjne. Natomiast, no właśnie, jakbyście mieli określić styl Noah Baumbacha. Masz pomysł? Ja bym przyjęła, że po prostu historie, które on opowiada, zawsze skupiają się na relacjach. I jakby ta relacja między ludźmi jest najważniejsza. Nie to, jakie oni przygody przeżywają, tylko jak komunikują się ze sobą, co z tej relacji wynika, jak czują się właściwie ze sobą razem i osobno, sami ze sobą. Tak, ja myślę też, że Baumbach też wychodził od takiej łatki, którą mu się na samym początku kariery przyklejało, czyli taki coś w stylu Woody'ego Allena, powiedzmy. Ale już myślę, że od kilku filmów zdołał jakoś wyjść z tej, powiedzmy, szufladki i faktycznie te jego filmy nabrały jakiegoś takiego własnego charakteru i faktycznie są w jakimś sensie unikalne, ale przede wszystkim ze względu na wrażliwość, z jaką opowiada o swoich bohaterach. Już w tej historii małżeńskiej, o której tutaj było wspomniane, no to myślę, że tam absolutnie wychodzi wszystko, jaką on jest osobą i jak bardzo potrafi to przełożyć na swoich bohaterów. Wszystkie swoje dramaty, które przeżywał w swoim życiu. Jest w tym jakaś taka prawda i autentyczność w tych bohaterach na tyle, że widz, o ile też wykazuje się odpowiednią wrażliwością, to bardzo szybko jest w stanie poczuć to samo, co bohaterowie i jakoś się z nimi utożsamiać, czy przynajmniej im sympatyzować w pewnym sensie. Tak, jak najbardziej. Ja bardzo mocno czekam, bo pojawiły się takie pogłoski jakiś czas temu, że właśnie ten duet, czyli Baumbach i Greta Gerwig mieliby odpowiadać za film o Barbie z Margot Robbie w roli głównej, więc jestem bardzo ciekawy, jak ta wrażliwość i ten sposób opowiadania historii mógłby się przełożyć na film o było nie było jakiejś takiej popkulturowej ikonie. Tak. Więc jestem ciekaw właśnie, czy to będzie jeden z tych filmów, które tak mocno, powiedzmy, odstają od tej filmografii twórcy, czy będziemy mieli do czynienia z czymś, co będzie unikalne. Ale z drugiej strony pamiętajmy też, że jednak Baumbach napisał Madagaskar. Tak. Więc może to być zupełnie coś innego, czego się nie spodziewamy w ogóle. Tak, nie wiem, czy spodziewać się tutaj takiego projektu na zlecenie, powiedzmy, czy bardziej jakiegoś takiego projektu zrodzonego z pasji, no ale zobaczymy tak naprawdę w przyszłości, o ile ten film faktycznie powstanie. No z pewnością z Margot Robbie to będzie zupełnie inny film niż z tą aktorką, która w pierwszej wersji była planowana do roli Barbie, czyli z Amy Schumer, komiczką. Jeszcze jeden twórca mi przychodzi do głowy, trochę tak wspominając Oscary sprzed te kolejne lata, ostatnie. Przypomina mi się taki fioletowy, piękny, aksamitny garnitur Spike'a Lee i to też jest nazwisko, które no zapisuje się w historii kina cały czas, ale też ma bardzo, bardzo wyraźny charakter pisma, no i też bardzo wyraźne tematy go interesują, prawda? To jest cały czas jednak coś, co jest też z jego biografią, z jego życiem bardzo związane. Tak, to znaczy Spike Lee też bardzo często podejmuje tematy bardzo mocno zaangażowane społecznie,
I te jego filmy potrafią być też bardzo mocne, natomiast też tutaj jakby szukając tej unikalności, powiedzmy, w filmach danego twórcy, to na przykład Black Klansman był jednocześnie filmem, który poruszał bardzo ważne i bardzo trudne społecznie tematy, ale jednocześnie robił to w sposób humorystyczny i bardzo taki zabawny, zdystansowany, i Spike Lee myślę, że też na przestrzeni lat nabrał jakiegoś takiego dystansu do tych tematów, które go poruszały wielokrotnie. Przecież on jako twórca też wielokrotnie bojkotował na przykład Oscary i to, że jednak tych czarnoskórych twórców się tam gdzieś nie doceniało. I to jest fakt, że wydaje mi się, że on jest, jeżeli chodzi o to trochę starsze pokolenie, to jest najgłośniejszym spośród głosów czarnoskórych twórców filmowych. Ale też przez lata, ja bym nie powiedziała, że nabrał dystansu, tylko znalazł nowe narzędzia do tego, żeby jak najbardziej wybrzmiewały te historie. I jeżeli coś trzeba obronić śmiechem, żeby wybrzmiało, to u niego to się sprawdza. Tak, tak, jak najbardziej. A jeżeli już jesteśmy przy czarnoskórych twórcach, no to przecież idealnym przykładem tutaj będzie Jordan Peele, który ma już na koncie dwa filmy i po tych dwóch filmach ja jestem już święcie przekonany, że każdy kolejny film to będzie swego rodzaju wydarzenie w świecie kina, no bo jednak tych laurów i zaszczytów po tych dwóch filmach troszeczkę było. No i on trochę razem z Eggersem i z Asterem tak naprawdę otwierają ten gatunek post-horroru na komercyjnego widza tak naprawdę. No i właśnie, mówimy tutaj o takich bardzo świeżych nazwiskach mimo wszystko. Wszyscy ci twórcy zrobili po dwa filmy. Tak, po dwa filmy w ciągu kilku ostatnich lat, a to są właśnie takie nazwiska, które elektryzują nas, mimo że mówimy tutaj o reżyserach. I to, że będą grać u tych reżyserów znakomici aktorzy, no to świetnie. Bardzo fajna jest zawsze ta informacja, że kompletuje teraz obsadę do swojego kolejnego filmu, która będzie złożona z samych gwiazd i takich aktorów, którzy już pokazali niejednokrotnie, że potrafią niesamowite rzeczy osiągnąć. Natomiast najbardziej elektryzujące jest w tym przypadku nazwisko reżysera, bo te pierwsze dwa filmy były po prostu znakomite i pokazywały wszechstronność, powiedzmy, danego twórcy i różne tematy, które podejmuje. Więc... Co więcej, ja bym powiedziała, że w przypadku Jordana Peele'a to nawet kwestia tego, że on zajmuje się produkcją czegoś, już u nas powoduje jakieś zainteresowanie. No bo jednak też ten Candyman, na którego premierę cały czas czekamy, ona cały czas jest przesuwana, też wydaje mi się bardzo ciekawym projektem, przynajmniej na tę chwilę. Tak, tak, jak najbardziej. To są rzeczy, które rzeczywiście przyciągają, bo czy Jordan Peele, czy też już właściwie każdy z reżyserów, o których nie chcę tutaj skłamać, ale większość z tych osób, o których wspominaliśmy, to są też zasłużeni producenci bardzo często. To, że Martin Scorsese angażuje się też producencko, to też jest dodatkowy plus dla produkcji i od razu też nam przyciąga to naszą uwagę i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze tylko, jeśli chodzi o post-horror i Ariego Astera i Eggersa, przypomnę, że Ari Aster to oczywiście Hereditary, Dziedzictwo i Midsommar w biały dzień. Taki był polski podtytuł, prawda? A jeśli chodzi o Eggersa, to Czarownica, Bajka Ludowa z Nowej Anglii i oczywiście Lighthouse, który w ubiegłym roku 2019 jeszcze oglądaliśmy w kinach oczywiście. No i z tego, co słyszałam, to jakoś są w trakcie, czy planowane bardzo szybko zdjęcia do następnego jego filmu i Nicole Kidman była podobno przerażona scenariuszem i tam jest znowu Anya Taylor-Joy też się pojawia, więc oni wszyscy po prostu po przeczytaniu tego scenariusza nie wiedzieli na co się piszą tak naprawdę, zanim przeczytali, a potem po prostu przerażenie ich ogarnęło, więc jestem naprawdę niesamowicie ciekawa, co z tego wyniknie. Fajnie, że też padły w naszej rozmowie takie nazwiska twórców, którzy może jeszcze nie są tak osadzeni, ale idą też w kino gatunkowe i trochę je nam odnawiają i odświeżają, bo to jest bardzo chwalebna działalność, ale też może o Polakach porozmawiajmy przez chwilę i może o jakiejś kobiecie jeszcze, bo jakoś tak nam brakuje, prawie tak samo jak w oscarowej kategorii najlepsza reżyseria. Brakuje nam zazwyczaj kobiet. Dokładnie. Było nazwisko Grety jak Gerwig, słyszę, porozmawiajmy, musimy się... Tak, jak słyszę, porozmawiajmy o Polakach i porozmawiajmy o reżyserkach, no to pierwsze nazwisko, które od razu nam się nasuwa, to siłą rzeczy Jagoda Szelc. To jest petarda, która ma na swoim koncie dwa filmy w tym momencie pełnometrażowe i ja naprawdę nie wiem, co nas jeszcze czeka z rąk tej twórczyni. Bo te pierwsze dwa filmy były po prostu jakimś objawieniem, jakimś takim świeżym głosem w ogóle na tej mapie polskich twórców, powiedzmy. Ja absolutnie nie wiem, czego po Jagodzie się spodziewać dalej i to jest najwspanialsza rzecz na świecie. Tak, bo to też...
to nazwisko, Jagoda Szelc, też trochę rymuje się z tymi twórcami, których wymieniliśmy przed momentem, czyli to też są wszystko świeży twórcy, którzy mają powiedzmy dwa filmy na koncie i już tymi dwoma filmami udowodnili, że mają swój własny autorski język, potrafią opowiadać historię być może inaczej niż do tego przywykliśmy, w inny sposób, nieco inaczej konstruują swoje historie i też cały czas wrzucają tam mnóstwo też metafor, powiedzmy, czy elementów, które możemy odbierać na przeróżne sposoby. Bardzo symboliką też operują i wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy przy Eggersie, Pilu, Asterze i Jagodzie Szelc przy okazji, to też ich filmy odpowiadają na jakieś takie bardzo rzeczywiste niepokoje społeczne. Tak, jak najbardziej. Więc myślę, że to w ogóle w tym momencie na polskim rynku filmowym myślę, że jest przestrzeń na to, żeby właśnie ci młodzi twórcy pokazywali, że można inaczej opowiadać historię, że nie trzeba tym takim utartym szlakiem, czy nie trzeba powiedzmy korzystać z tych schematów, a nawet jeżeli korzysta się ze schematów, to robić to w jakiś sposób przewrotnie, przełamywać pewne bariery, pewne schematy. Ale tutaj też dobrze przy okazji sparować trochę Jagodę Szelc, wydaje mi się, z Agnieszką Smoczyńską-Konopką. Tak, tak, jak najbardziej. Bo ich twórczość gdzieś na podobnych falach płynie. Mhm. Przynajmniej jak do tej pory. No i co, też mamy dwa filmy na koncie, dobrze mówię? Pełnometrażowe tak. Dwa. Tak, i każdy z nich też był zupełnie inny. W sensie najpierw mieliśmy do czynienia z opowieścią o syrenach. Morderczych syrenach. W formie powiedzmy takiej lekko musicalowej, a potem mieliśmy solidny dramat psychologiczny z bardzo mocną rolą Gabriely Muskały. Więc ja liczę, że te twórczynie nam jeszcze dużo, dużo pokażą. Tak, i pamiętam, że przecież Córki dancingu Agnieszki Smoczyńskiej bardzo się podobały w Sundance i generalnie dosyć głośno było też za granicą o tym filmie. Natomiast no, trochę tak teraz idąc właśnie tym tropem, to chciałabym was jeszcze zapytać o oscarowego naszego reżysera i o nominację ostatnią. To są dwa nazwiska. Paweł Pawlikowski, Ida nagrodzona Oscarem i też przecież nominowana w kilku kategoriach Zimna wojna. No i Jan Komasa, który był nominowany, właściwie jego film Boże Ciało był nominowany w zeszłym roku, a Hejter, Sala Samobójców też no, na tych festiwalach, które się w tym roku odbywały, dosyć dobrze sobie radził, więc jak tutaj byście ich umieścili? Ja przy okazji rozmowy o Pawle Pawlikowskim chciałbym też wspomnieć o tym, że w ostatnim czasie daje się zauważyć pewną jakąś taką tendencję u twórców filmowych właśnie tego wielkiego kalibru. Jak już wspomnieliśmy o Tarantino, wspomnieliśmy o Fincherze, którzy swoimi filmami gdzieś tam wysyłają taki list miłosny, taką pocztówkę powiedzmy do złotego okresu Hollywood. A tutaj w przypadku Pawlikowskiego też mamy taką pocztówkę do tego naszego starego polskiego kina powiedzmy, bo Zimna Wojna i Ida wyglądają jak filmy, które gdzieś ktoś odkopał z tamtego okresu, które gdzieś wtedy powstały i powinny być klasykami, ale z jakiegoś powodu nikt ich nie mógł obejrzeć po prostu. Na pewno też ogromna w tym zasługa zdjęć Łukasza Żala, które no, są nie do podrobienia moim zdaniem w tym momencie. Ale faktycznie jest w tym coś, jakaś taka nostalgia za czasami dawno byłymi. Mhm. A w przypadku Jana Komasy myślę, że to też jest bardzo ciekawy twórca, ponieważ on bardzo mocno eksperymentuje i też skacze, jeżeli chodzi o gatunki. To znaczy z jednej strony mamy to Miasto 44, z drugiej strony mamy Hejtera, który teoretycznie nawiązuje do pierwszej Sali Samobójców, ale tak naprawdę jest zupełnie innym filmem, z zupełnie inną wrażliwością, z zupełnie innym bohaterem i innym tematem, który jest tutaj nadrzędny, powiedzmy. Ja myślę, że to też jest jeden z takich twórców, który może być takim naszym towarem eksportowym, powiedzmy, w przyszłości. No to jest na pewno godne szacunku i wszystkich tam możliwych zasług, że Komasa się nie boi. Tak. I nie boi się z tematu wojny zrobić kina nastoletnio, rozrywkowo, melodramatycznego. Dziwne połączenie, nie każdemu się podoba, ale jest to jakieś ryzyko.
trzeba ryzykować, żeby robić nowe rzeczy. Tak, i wszyscy ci twórcy, których wymienialiśmy dotychczas, to są, już abstrahując od tych oczywiście gigantów kina, ale nawet te świeże nazwiska sprawiają, że nie tylko widzowie są przyciągani do kin, żeby oglądać te ich nowe filmy, bo wiedzą, że mogą się spotkać z czymś naprawdę na wysokim poziomie, ale też przyciągają aktorów właśnie. To znaczy, wspomnieliśmy o tej Nicole Kidman w nowym filmie Eggersa i myślę, że to jest tak samo, jak na przykład było z Wesem Andersonem, to znaczy jeden, drugi, trzeci film, okazuje się, że jest w stanie skompletować całą plejadę gwiazd, które do niego chętnie wracają później. Tak, i nie, być może nawet nie za jakieś miliardy dolarów, tylko po prostu chcą się sprawdzić, chcą spróbować właśnie z tym twórcą, bo wiedzą, że on w tym momencie jest na topie, proponuje coś nowego. I myślę, że tak samo jest teraz z Pawłem Pawlikowskim. Każdy chciałby zagrać u Pawła Pawlikowskiego, umówmy się na tym etapie, bo każdy wie, że jest szansa na to, że ten film będzie zauważony, a nie, że tylko przemknie przez polskie kina, jakieś studyjne, tak jak było w przypadku Idy na samym początku, jeszcze zanim została nominowana do Oscara. No i faktycznie to są elektryzujące nazwiska i myślę, że nie tylko widzowie, ale także właśnie aktorzy czy plus, twórcy. Też Komasa ma niesamowity dar, jeżeli chodzi o wynajdywanie nowych, młodych, bardzo zdolnych aktorów, no bo niejedną już karierę zaczął tak naprawdę, bo i jeżeli chodzi o Gierszała, Wichłacz, czy choćby Musiałowskiego nawet teraz ostatnio, no to będą nazwiska, które będziemy widzieć na ekranach jeszcze wielokrotnie. Tak, i liczę na to, że część z nich jakąś nagrodę Zbyszka Cybulskiego zgarnie, niejedną pewnie, bo właśnie to wygląda właśnie w ten sposób, że mamy tutaj twórcę, który jest takim jednym wielkim chodzącym castingiem na wybitnych aktorów. Więc myślę, że faktycznie w przyszłych projektach też każdy chciałby zagrać, bo to są nazwiska elektryzujące. To jest rzeczywiście bardzo ciekawy aspekt tej intuicji reżyserskiej, wyciągania tych ciekawych młodych twarzy i młodych talentów. Czy jakiegoś nazwiska wam jeszcze, bo oczywiście moglibyśmy w nieskończoność, ale mamy pewne ramy czasowe. Czy jakiegoś nazwiska jeszcze w tej rozmowie wam zabrakło, reżyserskiego? Ja myślę, że jest cała masa. No właśnie. Cała masa, ale taka osoba, która przychodzi od razu do głowy tak naprawdę i jakoś szczególnie mi się teraz o tym przypomniało, bo całkiem niedawno widzieliśmy odcinek filmy naszej młodości właśnie na Netflixie i to były te świąteczne. Więc oglądaliśmy odcinek o Nightmare Before Christmas. I Tim Burton jest takim twórcą, który od lat, aż do pewnego momentu, umówmy się, pracował cały czas z tymi samymi osobami. Tak, tak. Otaczał się ludźmi, którymi ufa, ale też jednocześnie jest twórcą na tyle charakterystycznym, że też przyciągał właśnie przeróżne indywidua do swoich filmów, żeby mogły się wykazać. No i tak samo jest to twórca, którego film czy styl można rozpoznać absolutnie po kilku kadrach dosłownie. Ta estetyka i ta wrażliwość są na tyle charakterystyczne, że od razu wiemy, że mamy do czynienia z takim twórcą. Ja jeszcze myślę nad jakimiś nazwiskami, ale w tym momencie nic mi nie przychodzi do głowy takiego mocniejszego. No, na pewno bardzo mocno czekamy na nowy film Wesa Andersona, tak. Ponieważ on nas przyzwyczaił do tych takich pastelowych barw, wiadomo, a teraz film będzie czarno-biały, French Dispatch. I jestem ciekawa, jak ta jego dotychczasowa estetyka sprawdzi się właśnie bez tych ładnych kolorków. Tak, tak, tak. Czy jest w stanie mimo wszystko podać historię z taką samą wrażliwością jak dotychczas, bez całej tej palety barw, która była tym elementem charakterystycznym mimo wszystko jego filmów. Ja myślę, że tutaj nie ma się co obawiać o jakość tej produkcji. Tak, zwłaszcza, że rzeczywiście też obsadę zgromadził taką, że do niego wszyscy wracają jak do takiego dobrego taty, mam wrażenie. Nawet jeżeli są od niego dużo starsi. Tak, tak, tak. Jakoś chyba tak jest umie Wes Anderson przyciągnąć wszystkich, bo przecież i Bill Murray też się pojawia, no ale w The French Dispatch w roli głównej Frances McDormand i chyba Timothée Chalamet tam jest tym, który przyciąga też każde pokolenie, ale młode w szczególności. No i Saoirse Ronan chyba jeszcze jest. Tam jest cała masa aktorów. Niesamowita sprawa. Wes Anderson to rzeczywiście jest instytucja filmowa. W jednym z mediów społecznościowych, tym obrazkowym, jest takie konto Accidentally Wes Anderson, gdzie są zdjęcia miejsc, które wyglądają jakby się znalazły w filmach Wes Andersona, ale wcale z nich nie są. Mnóstwo inspiracji, mnóstwo dróg filmowych do zwiedzenia. Bardzo wam dziękuję za rozmowę i za te inspiracje. Agnieszka Pisarek, Dawid Adamek, Sfilmowani. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. A do zapamiętania z dzisiaj obligatoryjny Fincher, Zielonoświatłowcy i to, że Netflix Studio wraca niebawem. Do zobaczenia.